Cześć, tutaj Wouter, witam was w nowym odcinku Pancernej Pięści i dzisiaj mam dla was bitwę na T-55A, czyli nagrodzie za trzeci etap pierwszego zestawu misji osobistych. Myślę, że część z was już ma ten czołg w swoim garażu, niektórzy pewnie do niego dopiero dochodzą. No i Wargaming w ostatnim patchu 1.3, który wyszedł no tydzień temu czy półtora tygodnia temu, w końcu poprawił ten czołg tak naprawdę, bo według mnie ten czołg był troszkę za słaby. Na pewno słabszy w porównaniu z T-54 zwykłym drzewkowym. Przede wszystkim ten czołg miał duży problem z jazdą. Według mnie ten silnik, który był wcześniej w tym pojeździe, on nie pozwalał na dynamiczną grę. Ten czołg był słabo wjeżdżał pod górki, był taki powiedzmy mułowaty strasznie, bardzo słabo się to spędzał, no i poprawiono troszkę wieżę w tym czołgu, no i teraz naprawdę jest to bardzo, bardzo przyjemna maszyna. To jest jedna z pierwszych bitew, które zagrałem tym czołgiem właśnie po wprowadzeniu tego patcha. Tutaj na T-55 również metalów, no i podjeżdżamy sobie na początek tutaj w takie standardowe na mnie miejsce na tej mapie, stąd można bardzo ładnie oddać jakiś strzał za darmo do czołgów, jeżeli oczywiście nikt z waszej dużej wam nie przeszkadza, tak jak ten IS-6 mnie przeszkadza. Rozumiem, że on też tutaj chce z tego skorzystać, no ale myślę, że gdybyśmy sobie nie przeszkadzali, to może udałoby nam się obu zadać obrażenia, a tak niestety, jak widzicie, tylko złapałem na gąskę ten IS-6. To jest dość mocny przeciwnik. Tej penetracji na tym czołgu nie ma aż tak dużo, żebym był skontowaną przednią płytę tutaj w stanie przebić. 221 to jest oczywiście dobra penetracja, no ale jednak IS-6 jest jednym z twardszych czołgów na 8 poziomie i trzeba o tym pamiętać. Wracając do T-55, jest to naprawdę teraz bardzo przyjemny czołg. Bardzo łatwo można zmieniać sobie pozycję, co będziecie mogli zobaczyć w tej bitwie właśnie. Teraz obie 46 będzie przejeżdżał. Zobaczcie, poczekałem sobie, dokładnie zobaczyłem, że tutaj wyjedzie. Dostał bardzo ładny strzał w bok. IS-6 zaczyna mnie tutaj walić już z burzaku, więc muszę uważać. Ładne trafienie, jeszcze miałem goldowe pociski akurat załadowane, więc przód T-55 został przebity. No i zmieniam szybko pozycję. Właśnie to, co powiedziałem przed chwilą. Tym czołgiem nadal można fajnie zmieniać teraz pozycję. On jest dość żwawy, fajnie się rozpędza, dobrze podjeżdża pod górki, więc jeżeli potrzebujecie sobie zmienić pozycję, to nie ma z tym większego problemu. Kiedyś to nie było takie łatwe i bardzo fajnie, że Wargaming postanowił wzmocnić troszkę ten czołg, bo oprócz niego, te czołgi właściwie, bo oprócz tego jeszcze 260 środka, czyli nagroda ta ostateczna za pierwszy zestaw misji osobistych, za czwarty etap, została również tutaj poprawiona, też dostała parę buffów i dzięki temu można sobie z tego czołgu teraz korzystać i się nim dobrze bawić. Ta konkretna tutaj wyjeżdża dość nierozsądnie, bym powiedział. Akurat jest na tyle wysoki, że mogę zobaczyć tutaj jego kadłub i do niego sobie strzelić spokojnie. To mi się udało, został odparowany, no i teraz możemy zaatakować. Małszen prowadzi natarcie, ja tutaj będę pozostawał za nim. Widzę, że z prawej strony jest bardzo dużo pojazdów, więc postanawiam zmienić teraz flankę, znowu podjechać do środka. Tylko muszę oczywiście uważać na to, że z prawej strony tutaj zaraz za rogiem znajdują się czołgi przeciwnika. Zobaczyłem to w porę, strzeliłem sobie łatwo w T-55 w bok wieży. Natomiast teraz będę czekał, aż ktoś przybije tutaj te 30 przede wszystkim. Zobaczcie, Metalow przejeżdża tutaj, ale nie dostaje strzału. Na szczęście ona była chyba na przeładowaniu, więc i ja korzystam z tego. Szybko przejeżdżał, ładny strzał w gąsienicę jeszcze. No i jedziemy teraz tutaj tą drugą flankę atakować. Znowu zmieniamy pozycję, znowu nie jedziemy, powiedzmy, najbardziej oczywiście istą drogą, czyli najbliżej powiedzmy jak jest do przeciwnika, tylko po prostu szukamy sobie pozycji, żeby znaleźć jakieś łatwe strzały, zaskoczyć kogoś i przede wszystkim zaflankować, tak? Nigdy nie chcecie wyjeżdżać tak naprawdę frontalnie na przeciwnika, zawsze warto poszukać tej innej drogi, bo to się po prostu zwyczajnie opłaca. A ten czołg się do tego całkiem nadaje. Myślę, że większość z was ma zdobyte T-54, bo jest to bardzo, bardzo popularna linia tak naprawdę. Jest to linia polecana przez większość graczy dla osób, które zaczynają swoją grę w World of Tanks, te radzieckie czołgi średnie i właśnie T-54 tam znajduje się w tej linii. Myślę, że większość z was ma T-54, a teraz T-55 jest bardzo, naprawdę bardzo podobna do tego czołgu. Wcześniej, tak jak mówię, odstawała troszkę, jeżeli chodzi o mobilność i pancerz, natomiast teraz jest naprawdę całkiem niezła. 430 odparowana, no i teraz i trzeci, zobaczcie, ładnie wyświecony tutaj jest na... Jest na bazie T-55 po prawej stronie, więc cofam się delikatnie, mam tutaj ISA-3 do pomocy i spróbuję sobie po prostu na razie wyfarmić tego ISA-3, ponieważ mam na niego łatwy strzał, to jeżeli uda mi się go tam ładnie trafić gdzieś w ten tył, zobaczcie tutaj bardzo, bardzo tak malutko widać ten skrawek właściwie tylnego pancerza, ale jeżeli będę tam w stanie trafić, to powinienem go bez problemu przebijać. Tym razem się nie udało. Gwardzisa tutaj podjeżdża, mam ISA-3, więc nie boję się szczególnie. Wiem, że jeżeli on by tutaj wyjechał, to być może IS-3 będzie mi w stanie pomóc, więc sobie korzystam i strzelam cały czas, zerkając jednak na tego gwardzistę, czy on nie wyjeżdża, po to, żeby strzelić sobie, jak będę na przeładowaniu. Nie robi tego, więc farmię sobie spokojnie, zadaję obrażenia i
korzystam na tym, że taki przeciwnik jest nieruchomy i po prostu nie bierze udziału w bitwie. Oczywiście warto takie osoby raportować potem, bo gdyby był w mojej drużynie, to byłby bardzo zły, no ale ponieważ jest w drużynie przeciwników, to warto z tego skorzystać. T5-5 dokończę, ja teraz wyjeżdżam na pewniaka, mogę sobie na to pozwolić, piękny strzał tej zjazdy. No i STV, który tam jest gdzieś ukryty na zielonym, gdzieś na tym otwartym terenie i tutaj niestety dostałem od niego strzał. 4900 nastrzelane, prawie 5000 obrażeń. Isy już nie jest raczej tutaj do strzelenia, dla mnie tam bardzo duża chmara naszych czołgów jedzie po niego, więc teraz będę próbował tego STV jeszcze wystrzelać. Kolejny strzał tutaj zebrałem od niego, ma bardzo, bardzo dobry kamuflaż, doskonały kamuflaż wręcz ten czołg. Zobaczcie, że tak naprawdę z niedużej odległości do mnie strzela, a jednak jest mi w stanie zadawać obrażenia i ja przede wszystkim jestem go w stanie wyświecić. Zobaczcie, jak blisko stał ten czołg, naprawdę trzeba przyznać, że posiada doskonały kamuflaż. Będę próbował go tutaj skrócić, tak naprawdę w tym momencie już postanowiłem pojechać i postawić wszystko na jedną kartę zwyczajnie, żeby jak najwięcej obrażeń zadać, bo wiedziałem, że to może być ta bitwa M-kowa, to może być bitwa właśnie, w której dostanę odznakę mistrzowską as pancerny. Nie byłem pewny, czy 5000 wystarczy, więc postanowiłem podjechać trochę bliżej. Zobaczcie, zniknął znowu po środku pola właściwie ten STVS-1. Ja sobie tutaj cały czas próbuję znaleźć na jego strzał. No niestety tutaj popełniłem błąd. Wyjechałem za wysoko, zobaczył mój kadłub i był mnie w stanie bez większego problemu przebić. Ten czołg posiada bardzo dużą penetrację, no i nawet ta wzmocniona tutaj wieża i całkiem niezły kadłub T55 nie pozwolił na to, żeby ten pocisk zrykoszetować, więc dostałem od niego strzał i musiałem pójść do garażu. Tak czy inaczej, bardzo, bardzo fajna bitwa. Polecam wam sprawdzić sobie T55, jeżeli posiadacie ją w garażu, to warto wyprowadzić ją na parę bitew i zobaczyć, jak zmienił się ten czołg, bo myślę, że teraz jest zdecydowanie lepszy. Tak jak na niego narzekałem wcześniej, kiedy skończyłem ten trzeci zestaw misji osobistych, no to narzekałem na ten czołg, uważałem, że jest zdecydowanie słabszy od T5-4, tak teraz jest on naprawdę przyjemny i warto sobie go odświeżyć troszkę, bo myślę, że może to być bardzo fajna alternatywa dla czołgów 9 poziomu, które posiadacie w garażu. Jeżeli gracie z kimś w plutonie, to jeżeli nie macie 9, to właśnie ta 5-5 może być naprawdę bardzo, bardzo fajnym czołgiem do pogrania takiego zwykłego dla przyjemności pojeżdżenia sobie z kimś w plutonach. Bardzo polecam, naprawdę przyjemnie mi się tym grało. Tyle w tym odcinku, pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, może wy uważacie, że T55 było lepsze kiedyś, może teraz jest gorsze, chociaż nie sądzę, żeby tak było, ale zostawcie swoje odczucia co do buffu tego czołgu i 260. Jeżeli jakaś bitwa mi fajna siądzie na 260, to pewnie też wrzucę prędzej, że później ją na kanał, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak zmienił się ten czołg również. Tak czy inaczej, ja zmykam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć.